Piotr Gajek, witam serdecznie w wydarzeniach. Pierwszy dzień lutego, a w dzisiejszym wydaniu zobaczymy. Rynek oficjalnie odebrany. Cudownie wygląda, szczególnie wieczorem, nocą, czy coś pięknego. Nowoczesna w regionie mówi nie Elżbiecie Stępień. Postanowiliśmy cofnąć swoje poparcie dla tej pani. Po słynnej dziurze w Lubinie nie ma już śladu. Jest plac, na nim odwzorowane kamieniczki z dawnych lat, fontanna, nowe oświetlenia oraz ławki. Lubiński rynek został dziś odebrany przez urzędników. Ci zapewniają jednak, że to nie koniec rewitalizacji serca miasta. Prace remontowe lubińskiego rynku rozpoczęto w lipcu 2017 roku. Dziś urzędnicy zakończyli procedury odbioru placu budowy. Są jakieś tam usterki, które wykonawca będzie musiał poprawić. A także część prac, na przykład impregnacja kamienia czy też zieleń, pojawi się w późniejszym okresie, kiedy będzie po prostu cieplej, czyli po okresie zimowym. Z placu zniknęła dziura, a teren został wyłożony kamieniem, na którym odwzorowano kontury starych kamienic. Pojawiły się ławki, nowe oświetlenie i fontanna. Zasadzono również około 30 drzew. Ten nowy plac będzie generował nowe imprezy. Będziemy chcieli, żeby restauratorzy też otworzyli ogródki wokół jakby placu rynku, tak żeby wróciło tutaj serce miasta. W sercu miasta można już spotkać spacerujących mieszkańców. Mówię, że cudownie wygląda, szczególnie wieczorem, nocą, że coś pięknego. Dosyć ładnie to wygląda. Tu jakieś tabliczki powypisywali, chyba że co tu było przed tym. Ja jestem zachwycona rynkiem w ogóle. No uważam, jeszcze przyjdą kwiatki, bo słyszałam różne komentarze, ale rzeczywiście ja tu mieszkam i jestem szczęśliwa, bo tak 12 lat stało tługiem, a teraz jest naprawdę bardzo ładnie. Wieczorem, w nocy, jasno, światła się świecą. Jak komuś za jasno, może sobie zrobić zasłonki w domku, ale ja jestem bardzo zadowolona. Bardzo mi się podoba rynek. Ładnie, ładnie, ładnie. Jest dużo luzu. O. Nie ma tych samochodów. Bardzo ładnie, pięknie, czyściutko, wreszcie przestrzenne, tak. Ładnie, ładnie jesteśmy. Ławki, troszeczkę ławki za wysoko szerokie, dla mnie, ale wygodne. No, przy ławkach świetniki od razu są. To pięknie tu jest. To nie koniec rewitalizacji. Jak mówi Damian Stawikowski, sekretarz miasta, to dopiero początek przebudowy lubińskiego rynku. Chcemy zrewitalizować cały obszar w obrębie murów obronnych, jakby starego historycznie miasta, i można powiedzieć odbudować rynek od nowa. Wizja dalszej przebudowy lubińskiego rynku zostanie niebawem przedstawiona mieszkańcom. Posłanka Nowoczesnej Elżbieta Stępień dementuje spekulacje o swoim przejściu do partii Jarosława Gowina. Tymczasem w zarządach powiatowych regionu sytuacja jest bardzo napięta, bo ze swoją parlamentarzystką współpracować nie chcą kolejne koła partii w Zagłębiu Miedziowym. Czarne chmury zbierają się ostatnio nad partią Nowoczesna, ale też nad jej posłanką z okręgu Legnicko-Jeleniogórskiego, Elżbietą Stępień. Ostatni sondaż dla ugrupowania jest bezlitosny, bo partia po raz pierwszy nie uzyskała 5% poparcia i gdyby wybory odbyły się dziś, znalazłaby się poza parlamentem. W regionie natomiast kolejne powiaty wypowiadają posłuszeństwo swojej posłance. Nie godzimy się na to, żeby Polska w ogóle zmierzała w takim kierunku dyktatorskim. Nie godzimy się też na to, żeby członkowie naszej partii rezygnowali z tych podstawowych założeń Nowoczesnej. Stąd, ponieważ to już było drugie podobne zachowanie pani Elżbiety Stępień, postanowiliśmy cofnąć swoje poparcie dla tej pani poseł. Zachowanie, jakim posłanka naraziła się na tak ostrą krytykę w szeregach własnej partii, to nie oddanie głosu w sprawie obywatelskiego projektu Ratujmy Kobiety, dotyczącego złagodzenia przepisów aborcyjnych. Co ciekawe, Elżbieta Stępień jest autorką wniosku o ustanowienie roku 2018 Rokiem Praw Kobiet, który to Sejm w czerwcu ubiegłego roku przegłosował niemal jednogłośnie. W programie Gość Dnia przed niespełna dwoma miesiącami parlamentarzystka mówiła tak. Żeby to było takie wydarzenie, które zachęca
zachęca do debaty na temat roli i udziału kobiet w życiu społecznym, w życiu gospodarczym, politycznym, samorządowym. Niestety daleko nam w Polsce do równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Dziś posłanka z mediami rozmawiać nie chce. W ostatnich dniach pojawiły się spekulacje, że przejdzie do partii Jarosława Gowina. Zwołana zaledwie wczoraj przez Elżbietę Stępień konferencja prasowa w ostatniej chwili została przez nią odwołana. Zamiast tego na Facebooku pojawił się następujący wpis. Aktualne doniesienia medialne o moim przejściu do porozumienia są wymysłem dziennikarskim. Niektórym zależy na spekulacjach. Za mną i przede mną wiele pracy na rzecz lepszej Polski. Do zarzutów i niesubordynacji swoich najbliższych współpracowników z Głogowa, Lubina, Ścinawy czy Kamiennej Góry parlamentarzystka się nie odniosła. Co więcej, wskutek konfliktu z posłanką Stępień już kilka miesięcy temu partię opuścili jej członkowie z Legnicy. Mogę powiedzieć no tylko tyle, że jest nam przykro, a naszych sympatyków, wyborców przepraszam. Za co? Przepraszam za to, że jak sądzę i jak nasi sympatycy, wyborcy to odbierają, po raz kolejny zostali zawiedzeni, oczekiwali po prostu innego zachowania od naszego reprezentanta. Za to ich serdecznie przepraszam. Członkowie koła z Lubina oficjalnie tego jeszcze nie przyznali, ale o dalszej współpracy ze swoją posłanką słyszeć nie chcą. Do konfrontacji skłóconych członków partii ma dojść już w najbliższą sobotę podczas posiedzenia zarządu dolnośląskiego Nowoczesnej. W kontekście tak jednoznacznych deklaracji poszczególnych powiatów dalsza współpraca regionu ze swoją parlamentarzystką może być trudna. Wielkie dziury, kałuże i błoto, tak najkrócej można opisać drogę, która prowadzi do kilku domów w małej wsi Wietrzyce w gminie Pęcław. Choć droga jest krótka, to walka o jej budowę trwa już kilka lat. Droga nie ma nazwy, ale mieszkańcy nazywają ją ulicą Błotną. Prowadzi do kilku domów kilkunastu rodzin. O tym, że potrzebna jest tu droga, mówi się od lat. 4-5 lat walczymy, no ale obiecanki, cacanki, dalej nic. Ciągle jest to samo, albo nie mamy pieniędzy, albo pieniądze są, to na coś innego przeznaczają i tak w kółko. Na przystanek człowiek chce iść, no to dwie pary butów musi mieć. Jedne gumowce zostawia u ludzi i w drugich idzie na przystanek, no bo nawet nie ma jak. Nawet samochodem nie jest łatwo przejechać. Są problemy z dojazdem. Ogólnie samochody się psują. Nie tylko jak i mój, tak i teścia, jak i sąsiadów. Mam córkę 13 miesięcy. W ogóle nawet z córką nie ma jak przejść na spacer. Mieszkańcy robią co mogą, aby ułatwić sobie przejazd drogą. Robimy takie rowki, żeby chociaż woda z kałuż spłynęła i wtedy widzimy, czy ta kałuża jest głęboka, czy płytka, bo to wiadomo, wtedy człowiek przejdzie, tak jak jest woda w tej kałuży, no to człowiek nie wie, czy ona jest głęboka, czy nie, bo za każdym razem może ugrzęznąć. Władze gminy Pęcław problem znają. Doraźnie została tam wynajęta fadroma i fadroma wyrównała ten teren, żeby droga była przejezdna. Natomiast wójt przystąpił do planowania takiego porządniejszego remontu. W 2015 roku gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Gruntów Rolnych o dofinansowanie inwestycji. Fundusz pieniądze przyznał, ale za mało. Gmina nie miała środków, aby dołożyć do budowy drogi. Teraz gmina złożyła kolejny wniosek i czeka na odpowiedź. Jesteśmy po kontroli Urzędu Wojewódzkiego w styczniu bieżącego roku i czekamy na odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego. Tak opiewa kosztorys na 400 tysięcy. Tam ma być porządnie już zrobiona droga, żeby zamknąć temat problemu przejazdu tak definitywnie. Do tego czasu mieszkańcom pozostaje zaopatrzyć się w dobre kalosze. Ponad 1 000 000 złotych odzyskał ZUS z terenu Dolnego Śląska. Chodzi o zwolnienia lekarskie mieszkańców, którzy zamiast odpoczywać podczas choroby, na przykład wyjeżdżają na urlop czy remontują mieszkanie. Zgodnie z przepisami ZUS prowadzi kontrolę zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i sposobu, w jaki zwolnienia lekarskie są wykorzystywane przez chorych. Jak wiemy, każdy z nas może mieć powód do tego, żeby wyjść z domu, pomimo że jest na zwolnieniu, bo na przykład idzie do lekarza na kontrolę, idzie do apteki czy idzie na rehabilitację. Więc to, że inspektor nie zastanie kogoś w domu, wcale nie oznacza, że to zwolnienie zostanie natychmiast zakwestionowane. Wtedy warto się przyjść do nas i usprawiedliwić. Niektórzy zwolnienie lekarskie traktują jak dodatkowy urlop. Z usprawiedliwienia typu wyjechałem do Egiptu, bo lekarz mi zalecił zmianę klimatu, są raczej trudne do zaakceptowania. Jak wynika z przeprowadzonych kontroli, pomysłów na wykorzystanie zwolnienia jest wiele. Bezczelność niektórych sięga zenitu. Podejmują oni w tym czasie na przykład pracę zarobkową u innego pracodawcy. Nigdy nie byłam na L4, żeby nie była chora, zawsze chora. Ja bardzo mało brałem w życiu swoim L4.
przyszło panu do głowy, żeby wziąć L4, nie wiem, na remont mieszkania, na wyjazd, na wycieczkę? Nie, no broń Boże, takich rzeczy nigdy nie robiłem. Nie byłem jeszcze na L4 w każdym razie. Nigdy nie brałam. Czy łatwo jest zdobyć takie zwolnienie drogowe? No łatwo, wystarczy trochę poudawać. Tak, wystarczy nawet na kręgosłup pójść, udać, że boli i lekarz nie udowodni. W 2017 roku ZUS odzyskał na Dolnym Śląsku 1 000 000 złotych, a w samym rejonie legnicko-lubińskim 470 tysięcy złotych. I zobaczmy, jak wiele zwolnień się okazało wystawionych niezasadnie. Warto pamiętać, że nie jest to takie proste, ponieważ w momencie, kiedy nasz inspektor zakwestionuje sposób wykorzystania zwolnienia lekarskiego, to nie dosyć, że musimy zwrócić cały pobrany zasiłek, to jeszcze z odsetkami. Pracownik, który dostarczy zwolnienie lekarskie, może być skontrolowany przez ZUS 2 razy. Po raz pierwszy, wtedy kiedy lekarz orzecznik zaprosi taką osobę na badanie i stwierdzi, czy ta osoba nadal jest chora i nie. Jeśli stwierdzi, że już jest zdrowa, zaleci powrót do pracy, czyli skróci zwolnienie. Może także do nas do domu zapukać inspektor i sprawdzić, czy my w trakcie zwolnienia lekarskiego robimy to, co zalecił nam lekarz. Prawo przeprowadzania kontroli podczas zwolnienia mają także pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób. Mogą wyznaczyć kilku pracowników, którzy odwiedzą chorego w domu. Najczęściej jednak szefowie firm występują z takim wnioskiem, aby kontrolę przeprowadził ZUS. Od wielu lat władze Legnicy walczą o odzyskanie wszystkich pomieszczeń należących do dawnego kina Ognisko. I choć mają już w rękach prawomocną decyzję sądu o eksmisji spółdzielni, to końca batalii wciąż nie widać. W zabytkowym budynku położonym w centrum miasta magistrat chce urządzić salę widowiskową na około 600 widzów. Problem w tym, że nie może przystąpić do remontu obiektu, bo wydłuża się termin eksmisji spółdzielni, która utrzymuje się z wynajmu mieszczących się tu lokali użytkowych. Niestety zajmująca do tej pory obiekt spółdzielnia Społem Legnicka odwołała się od nakazu eksmisji, ma takie prawo, i czekamy na możliwie rychłe, szybkie rozstrzygnięcie tej sprawy przez sąd. Tymczasem dawne kino Ognisko wymaga natychmiastowego remontu dachu. Spółdzielnia Społem nie partycypuje jednak w jakichkolwiek kosztach związanych z utrzymaniem budynku. Do bieżących napraw poczuwa się jedynie Gminny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który już od 12 lat sprawuje pieczę nad zabytkiem. W związku z tym, że sytuacja prawna obiektu jest nieuregulowana, to ZGM wykonuje jedynie prace zabezpieczające, no niedoprowadzające, które powodują, że no ograniczamy jakby degradację tego obiektu. Lata mijają, zabytek niszczeje, a Społem skutecznie gra na zwłokę. Od wielu miesięcy miasto nie może się doczekać sądowego rozstrzygnięcia w sprawie skargi eksmisyjnej spółdzielców. Tymczasem za utrzymanie nieczynnej wciąż sali płacą wyłącznie podatnicy. Do tej pory tak średnio szacując to około 10 tysięcy rocznie. W ostatnim czasie trochę więcej, no i w tej chwili też tam zachodzą jakby konieczność wykonania robót po zimie, po każdorazowej zimie występują największe jakby szkody, no staramy się, głównie polega to na zabezpieczeniu dachu. Zamontowaliśmy tam taki ograniczający daszek, który powoduje, że dachówki, które są poluzowane, no nie spadają na chodnik, tylko są zabezpieczone przed stwarzaniem zagrożenia dla przechodniów. Oprócz sali widowiskowej w dawnym kinie Ognisko swe siedziby mają mieć także organizacje pozarządowe. Władze miasta chcą tu otworzyć m.in. Centrum Kultury Mniejszości Narodowych. Kino Ognisko to legnicka legenda. To piękna sala. Sala, której warto przywrócić świetność. Planuje się tam organizację koncertów. A w obiekcie, ale nie tylko, bo także inne różne dziedziny działalności artystycznej zajmuje się tym, przygotowując odpowiednie koncepcje Legnickie Centrum Kultury. Władze Legnicy nie wiedzą jeszcze, czy docelowo obiektem zarządzać będzie wspomniane LCK, czy też powołana zostanie zupełnie inna instytucja. Póki co Legnica wciąż czeka na sądowy wyrok, który pozwoli raz na zawsze pozbyć się stąd nieprawowitego właściciela, który od lat uniemożliwia modernizację budynku. Prawie 20-letni akwapark w Polkowicach wymaga gruntownej modernizacji. Od kilku lat nieczynne są zewnętrzne zjeżdżalnie, choć w tym czasie pojawiły się inne atrakcje, na przykład sauny czy siłownia. Obecnie jest to regionalne centrum rekreacyjno-rehabilitacyjne. Władze Polkowic szukają pomysłu na nowe otwarcie. To może kosztować kilkanaście milionów złotych. W maju Polkowickie
W maju Polkowicki Aquapark będzie obchodzić 20-lecie działalności. W tamtym czasie był to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju. W 2008 roku Aquapark przeobraził się w regionalne centrum rekreacyjno-rehabilitacyjne. Po latach kompleks zestarzał się i wymaga gruntownej modernizacji, mimo wielu dotychczasowych inwestycji. W ostatnim czasie wyremontowaliśmy, i to był taki generalny remont, geokomory chociażby, ale również jaskini solnej. Jeśli chodzi o strefę saun, to klienci, którzy korzystają z naszego obiektu, widzą, jakie zmiany i przeobrażenia ta strefa ma. W Polkowickim Ratuszu plany modernizacji aquaparku omawiane są już od dłuższego czasu. Stawką jest konkurencyjność na rynku. Od kilku lat nieczynne są zewnętrzne zjeżdżalnie, które były jedną z atrakcji. Gmina i zarząd aquaparku szukają też innych pomysłów na nowe otwarcie. Chciałbym też, żeby aquapark był parkiem tematycznym. Jaki to będzie temat, to być może widziałbym w tej roli wyboru również mieszkańców naszej, że są na przykład aquaparki, gdzie jest tropik, gdzie tropiki są dominującym tematem, czy nie wiem, świat dinozaurów, czy świat kosmosu i nowoczesności. Tych zadań jest sporo włożonych do tego procesu modernizacji, między innymi wymiana rur zjazdowych. Rury zjazdowe zewnętrzne zostały wyłączone z eksploatacji jakiś czas temu. Możemy oczywiście je w każdej chwili wymienić na identyczne, natomiast Polkowice zawsze stawiały i władze Polkowic na wysoką jakość. Chodzę na siłownię, zależy nieraz godzinę jestem, nieraz trochę dłużej, ale przeważnie godzinę czasu. I później przebukowuję sobie na basen, na saunę, na tamten basen olimpijski. No ja jestem zadowolony. Nie jestem wybredny. Wie pani, ja w tej chwili nie korzystam. Ostatni raz, przyznam się szczerze, byłem 2 lata temu, to tak ciężko mi się wypowiedzieć, co tam trzeba by było zrobić, coś nowego. Zdaniem Łukasza Puźnieckiego ze Stowarzyszenia Lepsze Polkowice sprawa jest bardziej skomplikowana. Że od wielu, wielu lat władze Polkowic dokładają milionowe kwoty na modernizację tego obiektu. Zatem zanim przystąpimy do kolejnej propozycji władz Polkowic dotyczącej wielkiej i szumnej modernizacji, należałoby tam najpierw przeprowadzić solidny audyt, wprowadzić plan restrukturyzacyjny. Nie wiadomo, czy modernizacja polkowickiego aquaparku rozpocznie się w tym roku. Jak szacuje burmistrz gminy, będzie ona kosztować kilkanaście milionów złotych. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Na kolejne zapraszamy jutro. Piotr Gajek, dziękuję za uwagę.